Hej, cześć, witajcie moi drodzy. Oczywiście w kolejnej serii Harry Potter, i Komnata Tajemnic. Private Drive 4 ze swoimi i oglądajmy. Wujem i ciotką i ich nieznośnym synem. Zaraz coś powiem wam na powitanie, ale to za chwilę. Zamykano w pokoju, a chociaż był czarodziejem, nie mógł uciec, gdyż poza szkołą nie wolno mu było używać czarów. Pewnego wieczora pojawił się Zgredek, domowy skrzat. Harry Potter nie może wrócić do Hogwartu. I jeżeli Harry Potter wróci do Hogwartu, znajdzie się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Dobra. A wkrótce potem Ron Weasley, najlepszy przyjaciel Harry'ego, i jego bracia Fred i George przylecieli latającym Fordem. Pamiętam to. Film najlepszy był, powiem wam. Film to zawalisty był. Zabrali go do swojego domu, Nory, gdzie Harry spędził resztę wakacji. W końcu za pomocą proszku Fiu wybrał się na ulicę Okątną. Tu jednak mamy, powiem wam, takie takie szybkie podsumowanie początku tego filmu i książki, co nie? Do księgarni Essy i Floresy. Essy i Floresy. Czarodziej Gilderoy, ojej. Podpisywał swoją najnowszą książkę. Czy to możliwe? Staje się możliwe. To Harry Potter. To Harry Potter. Harry... Panie i panowie! To najlepsza chwila na złożenie pewnego... Jaki głos ma, kurde! Mam wielką przyjemność i zaszczyt oznajmić, że obejmę w Hogwarcie stanowisko nauczyciela obrony przed czarną magią. Jaki dźwięk! Ale beka, Boże! Podobało ci się, co, Potter? Słynny Harry Potter. Nie może nawet wejść do księgarni, żeby zaraz nie trafić do gazet. A ty cicho siedź! Spokój! On przecież tego nie chce! Potter, znalazłeś sobie dziewczynę. Twoi starzy chyba nie jedli przez miesiąc, żeby móc ci kupić tyle książek. Trzeba wspierać. To jest kawał skóry! Nie będę już kończył. To jest kawał, kurde. Uff, ja bym go tak roztrzepał, kurde, tego Malfoyka całego. Kurde, że... Oj, masakra. Dobra, wczytywanie. Harry, spóźniliśmy się. Ekspres do Hogwartu odjechał 5 minut... Co żeś zrobił, Ronie? O nie! Co teraz zrobimy? Cóż, wiem, że tata poleciał dzisiaj do pracy Fordem Anglią. Jest zaparkowany przy Charing Cross Road. Dobrze, to jedyna szansa, by dotrzeć do szkoły na czas. Pamiętam, tak w filmie też było. Dobra. Upewniwszy się, że nikt nie widzi, Harry i Ron odlecieli starym Fordem. Teraz wystarczy uważać na samoloty. Tak. Nic tu nie widzę. Mało brakowało. Wow. To już niedaleko. Tak. No nie. Samochód się chyba zepsuł. No, samochodziku. Pan samochodzik i Harry Potter. Aha. Stój! 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 I... Bum! Oj, 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 oj. Tu widzieliśmy właśnie szybkie takie podsumowanie początku filmu. Ron? I oczywiście... Ron, gdzie jesteś? I oczywiście... Tutaj. Książki. Harry! Złapała mnie bijąca wierzba. Serio? Nie bój się, Ron. Zaraz po ciebie przyjdę. Trzymaj się! Trzymaj się! Nie mam wyboru. Harry, szybko! Dobra, spokojnie, ziomuś. Oj. On tam jest, tak? O kurde. Dobra. Aaa, boję się. O, czekajcie, zaraz, tu zerknie. Kufry mogę otwierać zaklęciem Alohomora. Alohomora! Rzucić zaklęcie, wciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy. Wiem o tym, ludzie. Dobra, weźmiemy sobie. Mamy 4, dobra.
Czekajcie, aha, to tak wygląda, fajnie to wygląda teraz ten... o, ma! Co? O proszę, mamy mapę nawet! Wow, powiem wam, że fajnie dodali tu. Zuknęło mnie to coś. Jak ja mam stąd wyjść teraz? Kurde, no nie wierzę w to. Żeby przejść przez niski murek, muszę iść prosto na niego. Można rzucić zaklęcie Lumos. A co? A ja myślałam, że to innego? Ej, co jest? Kurde. A, tędy, dobra. Widzę już, dobra. Zapis mamy, bardzo dobrze. To księga zapisu gry. Wejdź na nią, by zapisać stan gry. Dobra. Jeśli zemdlejesz, gra automatycznie rozpocznie się od momentu, gdy ostatni raz dotknąłeś księgi zapisu. Dobra, okej. Zapisywanie gry, dobra, idziemy tu po tego Harego. Oj, fu, porona, boże, co ja plotę? Kurde, ja już sam nie wiem. Na pewno mogę rzucić Flipendo na bagaż i zepchnąć go. Gdzie ten Ron jest? Na razie nie będę tutaj, kurde, podchodził. I teraz. Wow. Jakim cudem to tak nie szybko złapało, kurde. Czekoladowa żaba. Czekoladowe żaby przy... Dobra, okej. Okay. Ej, ale nie spadaj mnie stąd. Kurde. No, podziękował. Spadło, widzieliście to co ja? Kurde. Kurde! Świetnie, Harry! Teraz spróbuj rzucić Flipendo i Dobra, okej. Okay. Flipendo! Dzięki, Harry. No, na co czekasz? Szybciej nóż. O! Nie! O Jezu, nie, nie, nie! A, samochód wyleciał, dobra, pojechał sobie, no czy no. Wow. Wracaj! Wracaj! Super. Ale się tata ucieszy, że zgubiłem jego latający samochód. Lepiej już chodźmy. Jeszcze nas tu złapie profesor Snape. O, i co będzie? O, dobra, idziemy. Lumos nie tylko daje światło, ale też ukazuje to, co magicznie ukryte. Wow, dobre! No, po prostu pięknie. Dobra, zapisywanie gry. Żeby skoczyć, podbiegnij do krawędzi i wciśnij prawy przycisk myszki. Co? Harry, spróbuj zebrać fasolki ze wszystkich półek. Dobra, fajnie. To są fasolki wszystkich smaków Bertiego Botta. Najlepiej nazbieram jak najwięcej. Przydadzą się później. No pewnie. No, kupia żaba! No, no wreszcie się udało, kurde. Kubana ta żaba była. No kurde. A, tu mam, dobra, tu coś mam. Za pomocą Flipendo przesuń kamień w moją stronę. A potem skocz po nim na tę furę. Aha, dobra. Dobra, idziemy, nie ma czasu. Kurde. No i co? I co teraz mam zrobić? No i dupa. Aha, tu coś mam. O, jak fajnie! No i elegancja Francja, dobrze jest, bardzo ładnie. Tu coś mamy jeszcze. Aha. Wow, no po prostu pięknie, dobra, lecimy. Ale i tak nas złapie, i tak nas złapie, skubany. O, karta czarodzieja, o proszę. To brązowa karta czarodzieja. Po całym Hogwarcie rozrzucone jest 50 takich kart. Z każdym razem, gdy zbierzesz 10 nowych brązowych kart, o, poziom proszę. Twojej energii podnosi się na stałe. Fajnie! Wciskając klawisz Escape, zyskasz dostęp do folio magii, gdzie możesz obejrzeć wszystkie uzbierane karty. Aha, dobra. Czekajcie, folio magia, tak? Gdzie to jest? Nie, czekajcie, gdzie to jest? Aha, tu są punkty wszystkich, dobra. A tutaj mamy, dobra. Co? Hesper Starkey. Studiowaniem, o proszę. Dobra, idziemy za tym Ronem.
Dobra, okej, ładowanie gry i tam zobacz teraz kubany. Kurde, boję się teraz tego tylko, najgorsze. Dobra. Przestało padać. Przynajmniej nie wylecimy ze szkoły mokrzy. Chodź, musimy iść do szkoły. Chodź, musimy iść do szkoły. I to będzie teraz ten, kurde. Skubany. Snape wyjdzie teraz. Kurde, boję się teraz tego tylko. Kurde. Boję się, że on tu zaraz będzie na nas krzyczał. Boję się teraz tego. Najgorsze przed nami będzie. Snape. O ja pierdolę. Dormitorium Gryffindoru jest tam na prawo. Pamiętasz? Pamiętam, tylko tu zaraz wyjdzie ten skurczybyk jeden. Harry, dormitorium jest w tę stronę. Kurde, ja myślałam, że w tamto. Nareszcie jest portret grubej damy. Powiedz hasło i możemy iść spać. Myślałem, że ty znasz hasło. A niby skąd mam znać? No a ja skąd? Odkąd przyjechaliśmy, jesteśmy razem. Masz rację, ale wiem, kto je na pewno zna. Jesteście. Jest punktualnie. Usłyszałam niesamowitą historię. Podobno was obu wylali przez latający samochód. O kurde. Hermiono, błagam, jesteśmy zmęczeni. Możesz nam po prostu podać hasło? Jodojad. Miło cię znów widzieć, Harry. I teraz będzie masakra. Jesteście. Wejście z hukiem na początek roku. Nawiasem mówiąc, mama jest wściekła. Powiemy wam o gospodarce fasolkowej, którą wymyśliliśmy. Cały system opiera się na fasolkach wszystkich smaków Bertiego Bota. Fred, ja i paru naszych kumpli uruchomiliśmy punkty wymiany w całej szkole. Dobra. Czasami któryś z nas ma coś na wymianę. Jeśli masz dość fasolek, możesz kupić to, na co masz ochotę. A skąd mamy brać te fasolki? Są pochowane wszędzie. Trudno ich nie znaleźć. Zaraz będziesz miał dosyć, by zacząć handel. Jezu, jak oni gadają, kurde. Interesy z tobą. I te animacje. Na pewno sama przyjemność. I te kurde animacje, no po prostu miód. Miodzio. No nie, powiem wam, że na taki rok jak ta gra powstała, to jest bardzo dobrze. W salonie Harry'ego powitały oklaski i okrzyki jego kolegów gryfonów. A i jeszcze Ron po wypadku chciałbym dodać, że jest dubbing polski. Bohaterami bardzo dobrze, bo w pierwszej części nie było. Harry spał znakomicie i nie mógł się doczekać pierwszego dnia w Hogwarcie. Dzień dobry, Harry. Czas na lekcję obrony przed ciemnymi mocami z profesorem Lockhartem. O Jezu, jeszcze z tym. Wielbiam jego książki. Jest świetnym pisarzem. O, fajnie. Obrona przeciw ciemnym mocom jest na trzecim piętrze. Chodź za nami. O kurde, niedobrze. A masz, Harry Potterze. Zaraz cię zaczaruję. Oj, fu, Ronie, kurde, co ja pieprzę. Jezu. Co ja gadam, kurde, Harry Potterze. Harry Potter to przecież ja gram nim, a to Ron biegł przede mną. Ej, gdzie? Harry, obrona przed ciemnymi mocami jest na górze. No ej, zostaw... Harry, szybciej, zobaczymy Gilderoya Lockharta we własnej osobie. Kurde, zostawiliście mnie. Co za głupie śmiecie. No kurde. Jak ja mam tu... Łatę. Boję się, co tu będzie? Cześć, Harry. Cześć. O, cześćnik. O jest. Po tylu latach wciąż spotykam w Hogwarcie nowe sekrety. To ja też. Tu jest specjalny obszar, do którego można wejść tylko po zebraniu wszystkich 40 srebrnych kart czarodziejów. Co? Po zebraniu 10 srebrnych kart czarodziejów dostaniesz klucz, który otworzy jeden z czterech zamków. Zobacz, czy uda ci się znaleźć wszystkie 40 srebrnych kart ukrytych w Hogwarcie i jego okolicach. Dobra, idę na lekcję, bo się spóźnię i co będzie i będzie lipa. Kurde. Dobra, 13 mam dopiero? Mało. 14? Co tak mało? Kurde, bez kitu.
O, ale za to tu możemy... Fajnie, fajnie, że tu dodali coś takiego jak... Jak, A, czekajcie, tu trzeba te... Jak to zrobić mam? Czekajcie, chwila. Inaczej, tędy chyba. Kurde, jak to zrobić, żeby było dobrze? Ale dobra, mniejsza o to już. Tutaj? O Jezu, ja się boję, ja się boję. Co oni tu wyrabiają ze mną? Kurde, głupie te. O Jezu, pani Pamiętasz, Norris. Gdzie się odbywa, prawda? Oj! Mi się stąd zabierać. Filcz może gdzieś tu być. Ojej! Proszę, słyszę huk i kogo widzę? Pan Harry Potter i potłuczona antyczna, ty skurczy byku, ale żeś mnie przestraszył. Argusa Filcza, woźnego, nienawidzili wszyscy. A jaki wnerwiony! Niektórzy wierzyli, że jego kotka, pani Norris, szpieguje. Ale ładna jest, to nie tutaj, fajnie, sama fajnie. Sama spadła, naprawdę. Chodź, chodź do mnie, rozerwę cię. Jezu, nie mów tak do mnie, bo się ciebie boję, kurde. Co to było? Co? O czym ty mówisz? Słyszałem głos. Słyszenie głosów nic ci nie pomoże. Zapiszę wszystko, a teraz idź już. Muszę tu posprzątać. Głupi Neville, pieruny. Musiałem się przesłyszeć. Ta. Dobra. Dobra, idziemy. No Ronie, prowadź mnie na lekcję. O pro, już jesteśmy na miejscu? Witajcie na lekcji obrony przed ciemnymi mocami. A witam, witam, witam. Jestem sławny, więc prezentacja nie jest chyba potrzebna. Ale i tak się wam przedstawię. Jestem Gilderoy Lockhart. Gilderoy? Na trzeciej klasy, honorowy członek Ligi Obrony przed Czarną Magią i... Czekajcie, zaraz, ustawienia, gdzie były ustawienia? Kurde, czekajcie. No właśnie. Co? Głośność muzyki taka i taka? Kurde, głośno jest, powiem wam, jak na takie. Kurde, serio. Pięciokrotny zdobywca nagrody tygodnika Czarownica za najbardziej czarujący uśmiech. Widzę, że wszyscy mają komplet moich książek. Znakomicie! Czego oni stoją, a nie siedzą? Dzisiaj nauczymy się zaklęcia Rictu Sempra, służącego do pojedynków. Rictu Sempra bardzo się przydaje do unieszkodliwiania różnych denerwujących stworzeń. Jak na przykład chochliki kornwalijskie. Kto chce być pierwszy? Czy Harry Potter mógłby specjalnie podejść? Szczęściarz. Ta, ha, 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 ha. O Jezu, co ja mam tu zrobić? Harry, oczyść całkowicie umysł. Aha, dobra. Nie myśl nawet o mnie. Skup się na symbolu. A co ja, kurde? A co ja jestem, kurde? Widzisz różdżkę? Zaraz zacznie się poruszać wokół symbolu. Gdy różdżka przesuwa się nad którąś ze strzałek, wciśnij odpowiadający jej klawisz. What the f- To ćwiczenie ma trzy części. W każdej musisz wcisnąć wszystkie strzałki we właściwym porządku, by przejść dalej. Co? Próbujemy? Początek pierwszej rundy! Aha, to tak jesteś, dobra. Oj, tu zwa... Ajajaj. To łatwizna jest. Serio, tylko mi się jedno nie udało. Bardzo blisko. No, dalej. No. Jesteś prawie tak dobry jak ja. Pięknie, dobrze. Jeszcze jedno chyba. Znakomicie, Harry. Przechodzisz do następnej rundy. Pięknie, dobrze. 5 punktów dla Gryffindoru. Podziękował. Początek drugiej rundy. O kurde. To tu łatwizna jest. Przypomina mi się, kurde, GTA San Andreas jeszcze teraz. Te, Lowridery właśnie. Dobra.
Znakomicie, serio? Harry! Przechodzisz do następnej rundy! A, dziękuję. 10 punktów dla Gryffindoru! O, 15, no proszę. Początek trzeciej rundy! O kurde! O ja pierdziule! Ajajaj, tu popsułem, kurde! Moja wina. Bardzo blisko! No, dalej! Jesteś prawie tak dobry jak ja! Pięknie! Świetnie, Harry! Czyż to nie wspaniałe, że masz takich nauczycieli? Błyskawicznie zrobiłeś potrzebne ćwiczenia. 15 punktów dla Gryffindoru! Razem 30, pięknie, dobrze. Opanowałeś zaklęcie Rictus Sempra. Nie poszło ci tak dobrze jak mnie za pierwszym razem, ale mnie nikt nie dorówna. A teraz czas przetestować twoją biegłość w zaklęciu Rictus Sempra na moim własnym wyzwaniu Rictus Sempra. Powodzenia, Harry! Dobrze, panie Lockharcie. Dobra, jestem ciekaw. Harry Potterze, witaj w moim słynnym wyzwaniu Rictus Sempra. Żeby zakończyć wyzwanie, musisz znaleźć gwiazdę ukończenia. Gwiazdę, się dobra. Na szczycie tej oto wieży. No problemo. Postaraj się skończyć jak najszybciej. Jeśli czas minie, zanim zdobędziesz gwiazdę ukończenia, przegrywasz. Po serio? Znajdziesz mniejsze gwiazdki. Dadzą ci więcej czasu i poprawią punktację. Chyba co ja robisz. Byś spróbował znaleźć je wszystkie. Dobra, już. Postaraj się dać jak najwięcej sekund, gdy dotrzesz do gwiazdy ukończenia. Im lepszy będziesz miał wynik w chwili ukończenia wyzwania, tym więcej punktów ci przyznam. Dobra, już koniec gadania. Zaczynamy? O Boże. Powodzenia! Gotowy? Start! O, biegniemy! Kraby ogniste. Boże! To niemiłe stworzenia, które strzelają płomieniami ze swoich... No, w ciebie. Zaklęciem Rictus Sempra. Potem spróbuj je przesuwać zaklęciem... Pamiętam to. Flipendo. W którejś części to było, pamiętam. Mówię, to była demówka, jak grałem kiedyś to chyba. To znaczy, że umieszczenie ognistego kraba na symbolu lub w pobliżu niego spowoduje jakąś zmianę. Kurde, więcej gadania jest niż tego chodzenia w tej chwili. Kraba na tę płaszczyznę. Dobra, okej, już, koniec. O, dobra, jest. Hehe. No, skakuj tam, skakuj. Uhu! Wow, ale fajnie plecio na dół. Dobra. Mamy 2480 sekund. Mało. No jeszcze raz. Wow, ale beka. O, kartę znalazłem, hehe. Dawaj tu kartę mnie. Tutaj, dobra. Aha, ten. Gdzie mam iść? To jest pytanie teraz moje. Nie, tam nie, tam nie. Tylko tu muszę chyba iść. Haha, żabkę znalazłem. O kurde. To jest wielki pomarańczowy ślimak. Nie dotykaj jego, ani jego śluzu. Kwas, który wydzielają, bardzo parzy. Harry, ja to naprawdę wiem. Rictus Sempra je oszołomi. Potem możesz je przesuwać za pomocą Flipendo. Flipendo, dobra. Flipendo. Flipendo. Ujoj, spadłem. Przez ciebie. Hehe, zapnąłem go. Dobre. Dobra. Serio? To łatwizna była. Aha, jeszcze jedno. Czekajcie, tu mam dziada.
co ja mam tu zagle zrobić? Dobra, okej. Okay. Czekajcie, ja muszę tu wziąć chyba te gwiazdki jakoś, tylko... Aha, mam, dobra, mam już, fajnie. Dobra, pięknie. Kurde, dziadzie, wypadnie stąd. Spadaj mnie stąd. Wow, ale poszło. A, nie mogę, dobra. No co jest? No właśnie. Ej, ale to nie tak miało być. Kurde. Co ja zrobiłem? Boże. Dobra, okej, teraz dobrze będzie. Niepotrzebnie, kurde. Dobra, i teraz tak. Dawaj. Łajaj. Dobra. Teraz jeszcze tutaj tylko nam. Aha, tam to muszę wziąć. O kurde, niedobrze. A jak ja mam to... Wow. Czym ty strzelasz, głupi śmieciu? Kurnia. Aha, bez problemu, dobra. Teraz tam muszę iść, tak? Co ja mam teraz robić w ogóle tu? To jest pytanie. Wypadł mnie. Aha, tu coś mam, dobra. Dobra, okej, okay. A czekajcie, bo tu jeszcze chyba jedno mi zostało, czy nie? Aha, dobra, wiem już o co chodzi, dobra. Okej, okay. Dobra, tak. I tak. Ojej, ziomuś! A dobra, tak mogłem. O, kartę kolejną. Pięknie, dobrze jest. Tylko teraz, co mam zrobić teraz w ogóle? To jest pytanie takie teraz moje. Czekajcie, wszystkie są zamknięte te głupie. Tu coś jeszcze mamy. Poczekajcie, tu mamy jakiś dwóch jeszcze. Ej, oczep się ode mnie. Ty też oczep się ode mnie, ty. Niedobryś ty. No dobra, okej. Okay. Co mam teraz robić? Trochę to dziwne jest, ale... Co mam tu zrobić? Czekajcie, tu chyba muszę iść teraz, tędy. No to wygląda. Tak jest, dobra. Gnomy to chciwe stworzenia. Będą próbowały ukraść ci fasolki Bertiego Bota i eliksiry wigenowe. Aha, jeśli okay. rzucisz na nie flipendo, przewrócą się na plecy i wypuszczą to, co ukradły. Ha, dobre! Możesz je też podnosić i rzucać nimi. Jeśli je wrzucisz do gnomiej dziury, masz je na zawsze z głowy. To dobra. Gnomia dziura. Stąd wychodzą gnomy i tu przynoszą to, co ukradną. Wrzucaj gnomy do gnomich dziur, żeby się ich pozbyć na dobra. Dobre. Sam nie możesz tu wejść. No to wiadomo chyba, na pewno. Gdzie jest... A, tu są te gnomy, dziady jedni. Dobre. Pięknie, fajne to. Oj, co to było? O Jezu, co tu, Jezu, co to było? Kurde, dobre. Podoba mi się to, powiem wam. O, tu jeszcze jedno. Ojoj, ojoj, ile tego tu jest? Dobrze. 31 mamy już, pięknie. Czekajcie, tak. Tu będzie kolejny pewnie gnomik. O, o, jak ładnie. Kolejna karta. O, żabka. Chodź tu żabko. No. Chodź tu żabko. Kurde. No, dobrze. Oj. Niedobrze. Kurde, dziadzie ty. Pięknie. Dobra i... Dobrze jest. Dobrze jest. Bardzo dobrze. Dobra, idziemy. Dobra, co teraz? O kurde. O no.
Pięknie. Dobrze jest. A te nie zostawią nam, kurde, dziadol tych. O kurde, tu mamy dwóch jeszcze. Na dodatek. Ojojoj, niedobrze. Dobra. Wow, ale go wyrzuciło. O kurde. Dobrze jest. Tak zrobimy. Dobra, jeszcze raz. O, i teraz. I błam. Pięknie. Aha, tu coś nam się pojawiło. Bardzo pięknie. O, proszę. Widzę, że fasolki kolejne. Dobrze jest. Czekajcie, tam mamy dziada jeszcze jednego. Jak mam go... Gdzie mam go wrzucić? To jest pytanie moje. Gdzie mam go wrzucić? Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Aha, tu mamy kolejnego. Tu chyba muszę go wrzucić. Dobra. Czy ja mam to wrzucić go tutaj? Nie, ukryta gwiazdka jest, to nie. Nie wiem, gdzie mam iść dalej, kurde. Dobra, niech spada tam na dół. Ale nie mam zielonego pojęcia, gdzie mam go rzucić, kurde. To jest pytanie. Serio, nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem, nie wiem. No, chodź tu. Skubana. Pięknie udało się wziąć ją. Pięknie, dobrze jest. Aha, dobra, tu tylko tyle jest? Gdzie go mam teraz? Aha, czekajcie, inaczej zrobimy to. Chwila, bo ja muszę go tutaj? O kurde, o co tu chodzi? What the? O kurde. No teraz by pasowało to, ale... Kurde, nie mam zielonego pojęcia, jak mam to zrobić w ogóle. Kurde, jak to ja mam to zrobić w ogóle? Chwila. Zobaczę to największo. Aha. Dobra. Tu coś mi się pojawiło, tylko nie wiem co. Aha, okej. Wow, 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 ile tego tu jest? O kurde. Dobrze jest, czekajcie, teraz tak, trzeba będzie kolejne drzwi otworzyć. O, hehe, bez problemu, hehe, dobre. Dobrze jest, bardzo dobrze, jest, okej. Teraz już będę mógł ją podnieść? Chyba nie jeszcze, ale zaraz próbujemy. Pięknie! O kurde, ale tego tu jest. O ja pierdziule. 66 mamy, pięknie. O, możemy już się podnieść, bardzo dobrze. 7! O proszę, jak pięknie. I teraz robimy jeszcze, tu spróbujemy tym. Nie. Tak też nie. Też nie. Czy tu muszą być puste? Tak, chyba na to wygląda, że tak. Czekajcie, coś mi się to tworzyło, czy mi się wydawało? Co jest? A, wiem już chyba, o co chodzi. Teraz też nie? Kurde. To jest, kurde, skomplikowane trochę, powiem wam jednak. Teraz. Też nie? Kurde, skomplikowane to jest. Jednak to jest skomplikowane, powiem wam. Niedobrze.
A może tu są, muszą być różne te. Czekajcie. Teraz też nie. Skomplikowane to jest, powiem jednak. Teraz. Też nie? Kurde. Skomplikowane. Tak też nie. Trzeba będzie spróbować wszystkiego tutaj jednak. Teraz. Tak też nie. O tak powinno być, ale też nie. Teraz. Też nie, kurde. Skomplikowane to jest. Tak też nie. Kurde, skomplikowane. A, już wiem, dobra, mam. Wiem już. Nie tak. Tak i tak. Właśnie. Jest! Prawdaż. Ja tu zapomniałem popatrzeć przecież na te obrazki, jakie tu są pokazane w ogóle. W tym. Wszystkie? Wszystkie chyba. I co teraz mam zrobić? Aha, okej. To chyba tak miałoby... O! Zapis jest, zapis, dobrze. I to ja chyba muszę stronę tego... Nie, czekajcie, spróbujemy jeszcze tutaj pójść. O, proszę. Dobra, pięknie. Dobra, idziemy teraz tutaj. Okej. I teraz tak, gdzie ja mam... Co ja mam zrobić z tym? Aha, dobra. Bez żadnego problemu. Dobra. O, ale pięknie zostawił nam, widzicie? Spokój się lepiej, ziomuś. Pięknie, dobra jest. Teraz tutaj jeszcze nam zostało. Co ja mam tu zrobić? Ojeju, jak to... Pięknie, 92 mamy, ale powiem tutaj szybko się zbiera te kurde. Te. Oho, co tu trzeba zrobić? Spaść trzeba, tak? Pewnie. Dobrze mówię? Czy źle mówię? Ale chwila, czekajcie. Zaraz, bo my musimy się dostać tam, tak? A nie, tędy, dobra. Ło kurde. Mieliśmy farta, powiem wam jednak. Aha, teraz tu. Tak. Pięknie. Wow. Powiem wam, mamy farta jednak tu. Nie! Nie, kurde! Aj, źle zrobiłem to, kurde. Czekajcie, tu... Tutaj? Dobrze, moi drodzy, zajmiemy się tym oczywiście w kolejnym odcinku, tym zadaniem, ale... A w tym momencie się z wami żegnam i widzimy się oczywiście w kolejnym materiale. Cześć!